W najbliższy poniedziałek, za 7 dni, poznamy zapewne wyniki wyborów powszechnych, które mają wyłonić skład polskiego parlamentu. Na niemal tydzień przed głosowaniem trudno jest odgadnąć, jaka będzie frekwencja w lokalach wyborczych, bo ta naprawdę potrafi zaskoczyć. W 2015 roku w okręgu numer 24, czyli w województwie podlaskim, do urn wyborczych poszło mniej niż połowa uprawnionych. Ogółem frekwencja wyniosła tu nieco ponad 47%. Głosować poszło blisko 47% mieszkańców Suwałk, w powiecie augustowskim głosy oddało 42%, a w sejneńskim niespełna 38%. Diametralnie zmieniła się sytuacja 4 lata później. Frekwencja zaskoczyła w Podlaskiem niemal 10% wzrostem. Głosy oddało niemal 57% uprawnionych. Suwałki prawie dorównały frekwencji w całym okręgu. Powiat augustowski przekroczył 52%, a sejneński osiągnął niemal 48% udział. Do podziału w okręgu 24 jest 14 mandatów. Dwie formacje wiodą tu prym. Zarówno w roku 2015, jak i 2019 w wyborczym wyścigu zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zyskując najpierw 7, a 4 lata później aż 8 mandatów poselskich. W 2015 roku Platforma Obywatelska uzyskała 2 mandaty, a w kolejnych wyborach, występując już pod szyldem Koalicji Obywatelskiej, poprawiła wynik na 3 miejsca w Sejmie. W 2019 roku frekwencja, co oczywiste, przełożyła się na liczbę głosów oddawanych na poszczególnych kandydatów. Ilości powędrowały ostro w górę. Rekordzistą okazał się kandydat z niemal 64 tysiącami głosów. Za nim dwaj kolejni, 40 tysięcy i ponad 37 tysięcy. Ten zryw wyborczy jednak nie zmienił zasadniczego układu sił w parlamencie. Niezależnie jednak od wszystkiego, wybory to przywilej i prawo przynależne obywatelom, którzy powinni z niego skorzystać. W 2015 roku w kraju uprawnionych do głosowania było 30,5 miliona osób. 4 lata później ich liczba spadła o około ćwierć miliona. W tym roku liczba uprawnionych nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona przez Państwową Komisję Wyborczą.